prawdziwą przyjemność powitać wszystkie koleżanki i koleżki zaproszonych na dzisiejsze spotkanie. W imieniu przede wszystkim organizatorów 7611 Joker Nowy Tomyśl i 8138 Batory Nowy Tomyśl. To oni przede wszystkim spowodowali, że jesteśmy tutaj, że jest nam znowu miło i sympatycznie. A w ich imieniu wita Was 8485 Stokrotka Nowy Tomyśl. Niemniej jednak bywają chwile i bardzo wesołe, i bardzo smutne. Prosiłbym wszystkich kolegów o uczczenie minutą ciszy naszych niedawno tragicznie zmarłych kolegów z Głogowa. Powstańmy. Dziękuję bardzo. Myślę, że nieprzyjemna chwila za nami. Będziemy na pewno pamiętać. Na pewno w niejednej rozmowie ten temat się powtórzy. Jest on nam ogólnie znany, a myślę, że w tej chwili powinniśmy cieszyć się sobą, cieszyć się życiem i tym, że jesteśmy tutaj razem. Także jest mi niezmiernie miło w imieniu organizatorów powitać wszystkie stacje bazowe, te odległe i te bliższe. Szczególnie gorąco witam koleżankę Smerfetkę z Zielonej Góry. Proszę do mnie. No, ten mikrofon tylko tym się różni, że jest trochę bardziej okrągły i tutaj nas widać, a tam nie widać. No, także kto z Was zechce parę zdań powiedzieć o sobie, o swojej stacji, o swojej pracy czy przyjemności związanej z CB Radiem, zapraszam. Niemniej jednak, abyśmy tak tutaj nie znośnili przy tych stołach, abyśmy się sobie nie odparzyli, potańczymy troszeczkę, co? Ja myślę, że muzyczka się znajdzie do tego. Myślę, że tematy później wspólne na pewno się znajdą, o ile już nie są. I myślę, że dłużej już nie będę nudził, także zapraszam do zabawy. Aha! I zapomnieliśmy jeszcze o czymś, zapomnieliśmy o czymś. Jest tutaj najmłodszy uczestnik naszego zlotu. Też CBista, taki malutki, ale głośny. Proszę. Tranzystor Krzysiu. Tak, to był Krzysiu z bazy Opornika. No. A jeszcze może, zanim co, może jeszcze kolegę Jokera bym poprosił na krótkie dwa zdania. Proszę, Joker. Wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów, którzy byli tutaj. Nie jestem dobrym mówcą, jak to mówi się, nie byłbym księdzem przy takim dużym tym nie braknie słów, jak to mówić. W czterech takich kącikach swoich, tam gdzie mam tą kajutkę, to się mówi, bo tam nikogo nie widzę, to jakoś tam przechodzi wszystko, nie? No, a tutaj jakoś nie wychodzi mi to. Ale witam wszystkich serdecznie, mając Majka, dziękuję wszystkim paniom, które pomogły wynieść do tego stołu koleżance Steni, Uli, tutaj Jadzi, koleżance Mai. No,
No w ogóle naszym sponsorom wszystkim, którym był kolega Batory, Franek, kolega Witek z Ulum, z Boruj, 3500 w Olsztyn. Ślicznie dziękuję sponsorom, nie wiem czy wymienię wszystkich, chyba wszystkich. No. Także serdecznie dziękuję, myślę, że się zabawimy, podyskutujemy, będzie fajnie. I prosiłbym po kolei każdą stacyjkę, chociaż z każdej stacyjki jednego przedstawiciela, żeby tam z dwa, trzy słowa o sobie powiedział, gdzie, skąd jest i żeby to na wizji było i na filmie, żeby było widocznione przede wszystkim. No. Proszę bardzo, jako pierwszą może oddam mikrofon naszemu najdonoślejszemu głosikowi z Zielonej Góry. Proszę, koleżanka Smarbecko, mikrofon do ciebie. Dziękuję bardzo. Ja tak na wizji to jestem bardzo nieśmiała. Lepiej jak to jest tak, jak mnie nie widzą, a słyszą. Jurku, ponieważ jesteś moim najsympatyczniejszym kolegą na Radio Zyki, myślę, że się nie pogniewasz, a ponieważ ja tak lubię czasami podsłuchać twoje rozmowy, więc jesteś człowiekiem takim, że można tobą konie kraść. Dlatego ośmieliłam sobie taką małą niespodziankę, upominek, taki troszeczkę, no powiedzmy, no ale to sam zobaczysz. Także dziękuję ci bardzo, to jest po prostu ode mnie taki drobiazg upominek. Dziękuję ślicznie, dziękuję serdecznie i jestem mile zaskoczony. Chociaż jestem też przygotowany, ale momencik. Ale to tak. Otworzyć, żebyśmy po prostu wszyscy widzieli, taka kapeczka jest. Aha, aha. Malutka, tylko się głośno przeczytał. Otworzyć i przy wszystkich koteczkę. Dobra. I już zaraz momencik to zrobimy. I to jeszcze otworzyć? No. Gdzie to tu się zaczyna? No. Tak, tak. Ma przeczytać. Najgłośniejszemu gadule seksualnemu na Sigi Radio. Juleczku, aby zawsze ci stało, a nigdy nie wisiało. Zaskoczył, bo mówił o takim malutkim ognisku. Wiecie, ja tam takiego
kiełbasę w bagażniku mamy, chciałem tam lepiej wystawić, nie? A to patrzę, mówię, taka fajna wiarówka. Ktoś mi tu mówi dzień dobry, ja mówię, na pewno to nie dzień dobry, takie fajne buzie, mówię, tyle osobę dostanę. Danusia kosztuje mi takie brzuchate ósemki. Czekam na te brzuchate ósemki, a się cały czas czeka. Kochani, muszę wam tylko jedną rzecz wyjaśnić, że niedawno byłem profesorem z lotu koło Bogowa. Przyjechało 73 stacje, to też nawet sporo. W tej chwili taki zlot organizuje Kara Zielona Góra, kapra Ryszard Szamotoły i ja. W tym samym miejscu planujemy gdzieś na około 150 stacji. I chciałbym tutaj wszystkich, tutaj, którzy są dzisiaj obecni na tym takie fajne, wspaniale biesiadzie, poprosić o koordynację albo do Karata Zielona Góra, stanie Rysiu, pokaż się wszystkim, albo do mnie, swoje koordynacje. I czujcie się, kochani, zaproszeni na nasz zlot. Planujemy zlot na 150 stacji z 8 województw, także będzie to dość potężny zlot. Czujcie się już dzisiaj zaproszeni. Ja jestem dostatecznie zaskoczony i naprawdę serdeczne dzięki, Julian, tobie, twojej małżonce kochanej, dla Batorego, prawda, za takie wspaniałe, przyjemne, serdeczne pozdrowienia. Prawda, tutaj rodzinne prawie spotkania, można powiedzieć. Właściwie to jesteśmy wielką rodziną. Chcę wam przypomnieć może o tym tragicznym wypadku, który się teraz zdarzył. Lekarz postuje kolegę, nie w Bogowie, ale to była stacja z Polkowic. Adam i Małgorzata Grzeszki, Polkowice. Parę osób z tego tutaj naszego, prawda, dzisiejszego spotkania, parę osób zapoznało, ich miało okazję zapoznać. Niesamowicie serdeczni, przyjacielscy ludzie, choć bardzo krótko pracowali na radiu, przyjechało ich, prawda, pożegnać 92 samochody, prawda, CB Radio z wielu województw. Wypadek zdarzył się, jak to zawsze każdy wypadek nagły, jechali do swoich przyjaciół, do Wąsosza, Korawicza, do rodziny młynarzy Wąsosz i dosłownie 7 km przed Pawli Podwielca zginęli na miejscu. Pozostał przy życiu ich 10-letni syn, który w tej chwili przebywa w szpitalu, chociaż życiu nie zagraża ani śmierć. Jemu nie zagraża już nic. Ja mogę wam tylko jedno powiedzieć, że zawsze, ale to zawsze lubiałem się zabawiać ze wszystkimi, lubiałem być głośny, lubiałem dowcipy. Wypchnięto mnie z tłumu na tym pogrzebie, żeby pożegnał, prawda, Grzeszny Polkowice. No i powiem wam szczerze, rozkleiłem się. No i bardzo mi to wyszło, jak mogłem to zrobiłem. Więc serdeczne dzięki przede wszystkim koledze za to, że pamiętał, prawda. I pamiętajmy o tym, ja wszystkim proponowałem, moja szarfa jest na antenie, będę woził ją tydzień czasu, prawda, po pogrzebie. Jako wkół pamięci, prawda, tej rodzince, tej stacyjce, która, prawda, zginęła tragicznie. Dzięki wam wszystkim za to i dziękuję koledze, prawda, za pamięć przede wszystkim za to. Tak, ja może właśnie tutaj, bardzo ładnie tutaj właśnie koleżanka mi pokazała to zdjęcie. Jest tutaj właśnie na tym zdjęciu ta rodzinka. W trójkę się obejmują po lewej stronie zdjęcia. Ja puszczę to w obieg. Obejrzyjcie wszyscy, kochani, chciałbym, żeby tam gdzieś na koniec wróciło to, bo chcemy to przekazać wszystko dla tego synka, który został sierotą. Naprawdę dziękuję wam za tą minutę, prawda, milczenia poświęconą ku pamięci. A teraz bawmy się wszyscy razem. Ja naprawdę cieszę się, że jestem z wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Koledzy, proszę. Jeszcze jeden tutaj, z tych okolicznych głośniejszych. Proszę serdecznie, Kara Zielona Góra. Witam wszystkich serdecznie. Co prawda moja modulacja tutaj przez te głośniki troszeczkę chyba inaczej wygląda niż faktycznie jest, ale serdecznie witam wszystkich i jak jesteśmy tutaj, wszystkich automatycznie na ten zlot zapraszamy. Koordynację tutaj weźmie ja albo Bogdan, to jest bez różnicy. Część koordynacji mamy tutaj od kolegów, ale przede wszystkim przyjechaliśmy się tutaj pobawić, poznać tutaj całe tutaj nasze kółeczko, te głośne stacje i trochę cichsze stacje, te, które pomagają i które starają się pomóc. Także ja na razie dziękuję i zapraszam też do zabawy. Dziękuję bardzo. Miałbym
jeszcze w roli formalności i jednocześnie takiego dużego przepraszam, bo nie przedstawiłem drugiego naszego organizatora. Chociaż wszyscy go znamy, ale on nam się tu pokaże jeszcze raz. Batory, nowy domyśl, proszę. Był Joker, a teraz Batory. Chodź, chodź. Cóż ja mogę powiedzieć? Jedynie wielkie dziękuję wszystkim, którzy tu przyjechali, a przyjechało tu naprawdę dużo osób. No, cieszy mnie to i ja mogę poznać dużo osób, które słyszę, a nie znam. No i te, które już znałem i słyszałem po raz drugi zobaczę. Także wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie i życzę miłej, udanej zabawy. Dziękuję. Poznajemy się jeszcze chwilę dłużej. Może zobaczymy, kto tam przybył z Wolsztyna. 3500 Włodek Wolsztyn, proszę serdecznie. Tak, jest Maja. Maja jest. No, witamy. Dziękuję bardzo serdecznie za mikrofon. W każdym razie ze strachu nie przyszedłem sam. Zawsze z tą moją osłoną, bo to jest jednak sprawa taka, że mi pomaga. Jak nie przy mikrofonie, to zawsze w życiu przynajmniej, bo tak zawsze mi dopowie, jak mi słów zabraknie. W każdym razie serdecznie dziękuję tutaj organizatorom za zaproszenie. Przede wszystkim za miłe powitanie tutaj i zresztą serdecznie również pragnę wszystkich przywitać, pozdrowić, no i życzyć miłej zabawy, no wszystkiego dobrego w każdym razie. Jak to się mówi, takie nasze powitanie 7-3 ósemeczki dla wszystkich pięknych pań, a nie widzę żadnych innych. Wszystkiego dobrego i na razie po 3500 Wolsztyn. Dziękuję bardzo. A mają głosy, mają głosy. Pozdrawiam. Także tak samo, skoro mam dla pań, tak jak dla wszystkich panów, takie wielkie przychadze ósemy, duże buziaki, wszystkiego najlepszego, miłej zabawy, dziękuję. No, tak pomalutko, żeby poznajemy. No. Jest nas tu dużo, byśmy do rana nie skończyli. Jest to między nami rekin z Wąszyń. Witamy, witamy rekina, tak zwana baza ryb ze Wąszynia, rekin i orka. Witam przede wszystkim wszystkie koleżanki, kolegów. Cieszę się bardzo, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Wszystkim życzę przyjemnej zabawy, do usłyszenia na radyjku zresztą. Ja jeszcze nie odjeżdżam, także przyjemnej zabawy życzę. Dziękuję za mikrofon i no, ja bym proponował, żeby tam polać takie te malutkie sobie na zdrówko, żeby się zapoznać. Co prawda nie wszystkie koleżanki znam, większość na pewno znamy, mówię sam za siebie, na pewno większość znamy. Co prawda z Zielonej Góry, tylko z Radyjka słyszeliśmy, w tej chwili już poznaliśmy. Dziękuję za przybycie, również organizatorom dziękuję za zaproszenie i przyjemnej zabawy życzę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja już teraz tylko tak może przedstawię i poproszę tylko o powstanie. A tu nam się pokaże jeszcze jeden reprezentant Zielonej Góry. On tutaj tak dzielnie pracuje i kameruje. Kotek 1111 Zielona Góra. Pokaż się nam, proszę. Proszę. Z tej strony 11, Kotek Zielona Góra. Witam wszystkich na zabawie zorganizowanej przez mojego kuzyna Juliana 7611 Nowy Tomycz. Ale to śmiesznie brzmi tak, tych stereo się robi. No, co mogę powiedzieć? No, około 3 lat temu pojawiłem się na radiu. Wtedy w Nowym Domyślu było słuchać tylko Janusza, wtedy jeszcze 16-20. Potem Alinę Bolewicę usłyszeliśmy. I takie łączności to były na co dzień. Wtedy łączność z Aliną albo z Januszem w Nowym Domyślu to żaden problem. No dzisiaj wiadomo, pojawiło się mnóstwo stacji, coraz więcej jest nas w eterze. No i ciężko się połączyć z Nowym Domyślem, czasami ledwo. Przestrój się albo przejść 2 w lewo. A ja nie mam już tej 2 w lewo. No. A zaczęło się to tak. Może ja powiem, jak to było.
jak ja przyjechałem do Julka, do Nowego Tomyśla, wracając z pracy, zajechałem do niego na podwórko i mówię, no na herbatkę wstąpię do kuzyna. Julek zobaczył na moim samochodzie antenkę CB i mówi, co to jest? Ja mówię, to antena CB radio. Ale to ci, co mnie tak zakłócają. A my jak dzieci tak zakłócają. No tu mam taki malutki telewizorek w kuchni, a zobaczysz. No, także poszliśmy zobaczyć, to był taki malutki telewizorek, Junost, antena podłączona płaskim kablu. Ja wcisnąłem nośno na podwórku, faktycznie zakłóca. No i Julek tak nieśmiało pyta, a jak ty się daleko przez to połączysz, nie? Ja mówię, słuchaj, no z Zielową Górą z samochodu w nocy można w tej chwili, nie wiem jak później. Przyjechałem za jakieś 2 tygodnie, patrzę, Julek wyciąga z samochodu jakieś takie cacko, no, FM 4 waty, AM 1 wat. I mówię, słuchaj, czy to można podłączyć, żeby to chodziło? Ja mówię, można, zanieś to do Janusza 17:20, on zrobi z tego co trzeba. No i tak się stało, teraz powiedz dalej co było. No i Janusz skasował co potrzeba, a ja zacząłem pracować. Dzięki mojemu kuzynowi stałem się sybistą. No, należę już do klubu. November Onoło Charlie 036, November Tango. Pracuję, świetnie mi się pracuje, coraz większe kroki stawiam. No i dzięki kuzynowi to i razem jesteśmy tu, bo bym nie, jakbym nie był sybistą, to bym i nie prosił sybistów. Także ślicznie, Wiesiu, ci dziękuję za to, że wprowadziłeś mnie za pierwsze kroki. Pół roku stało to radio temu mnie w tym garażu. Pamiętasz, że ten jeden wart. Aż w końcu mnie skusiło to, no i w końcu założyłem. Także serdeczne dzięki dla ciebie. Któregoś razu przyjechałem, a Julek z Jadzią wsadzili mnie do swojego samochodu, podłączyli to malutkie radyjko, antenę na dach i zaczęli słuchać okoliczne stacje. Ja mówię, że już muszę jechać do domu, już późno się zrobiła. Nie, czekaj, jeszcze przełączymy tutaj na 4.0, oni coś tam gadają. Czekaj, tu nas są sąsiedzi. Słuchaj, tam nasi sąsiedzi. Co oni tu robią? O czym oni gadają? Czekaj, gdzie oni się umawiają? My tam też chcemy jechać. I tak się zaczęło. Julek jest bardzo towarzyski, bardzo lubi imprezy, wszędzie lubi się bawić, no i przyszedł pewien moment, kiedy radio CB Julkowi, można by powiedzieć, uratowało życie, podniosło go na duchu, wyciągnęło go z depresji. No, może to było jedno z najlepszych lekarstw na jego chorobę. Był w szpitalu, było trochę no, smutno nam z tego powodu, ale wyszedł. Wyszedł ze szpitala i teraz SWR trzyma, ma dobre. Dziękuję serdecznie. Potem może jeszcze porozmawiamy o historii CB, chętnie opowiem. No to jakie są w tej chwili stowarzyszenia na ziemi lubuskiej, tutaj w okręgu, jaki jest ich stosunek prawny do Ministerstwa Łączności, byłem ostatnio na spotkaniu w Łodzi na kongresie i tam można było usłyszeć wiele reprezentacji z całego kraju. Było 139 oddziałów i klubów PSCB, którzy reprezentowali no, prezesi i zastępcy. Ale to potem, może po jakimś czasie, wezmę mikrofon, to jeszcze trochę coś wypowiem. Teraz życzę wszystkim miłej zabawy, no i 73. Do usłyszenia. Dziękuję, Patek, jeszcze raz ślicznie. Tak, dziękuję. Ja teraz może tylko poproszę o powstanie i pokazanie się nam wszystkim, żebyśmy nie przedłużali, bo już tutaj nogi się prawie rwą do tańca, a my tu sobie babulimy. No, mamy tam, tak pojadę sobie od tamtej strony, ekspert z Wolszyn. No, obok jest Grześ, Nowydwór i Milutka. A kawałek dalej mamy kolegę, który nam tutaj sprezentował tą frajdę z tymi konikami, furmanka jabłonna. Tak, pojedziemy dalej. No, mamy tutaj również przedstawicieli Jasieńca, Roxanne Barry Jasieniec, kolega Zygmunt z małżonką. No, jest również Lila, baza opornik Luton Suchy. No. Jedziemy w koło stołu dalej. Kolega Przemek Jastrzębsko. Witamy serdecznie. Witam przedstawicieli Rakoniewic, baza Colorado.
Iba za krokodyl. Dalej mamy kolegę Ceptera z Róży. Bardzo mi miło powitać. Następnie. Witam serdecznie, kłaniam się stacją Ozawa 86-91. No co prawda, jestem bardzo mało na radiu, ponieważ bardzo dużo spotkań mam właśnie związane z taką moją pracą, właśnie z tego Ceptera. Dzisiaj to tak się składa, że nie ma tej mojej pięknej połóweczki, bo po tylu latach jednak się doczekają mojej córeczki i niestety jest za mała, żeby jeszcze z nią jeździć i przyjechać tutaj. W każdym razie ja co prawda tutaj mało dla niektórych jestem znany, to chciałbym po prostu na wizji się dać bliżej poznać i chciałbym po prostu tutaj przekazać coś też z Ceptera po prostu w prezencie. Co prawda nie jestem w stanie wszystkich zadowolić, to zrobimy takie małe losowanie, no kto wygra, otrzyma. Chciałem jeszcze dodatkowo zrobić taką niespodziankę i przygotować po prostu na najnowszym naczyniu w Europie, na najnowszym szybkowarze, jaki teraz od niedawna wyszedł, który niedawno, co prawda jeszcze nie był reklamowany w telewizji, w programach Czarpat, ani tam w Kole Fortuny. Ja tu chciałem zaprogramować, właśnie zareklamować właśnie taki szybkowar, który dzisiaj właśnie zrobię wszystkim koleżankom i kolegom bigos w ciągu 10 minut. Także postaram się, żeby to jak najlepiej to wszystko wypadło, żebyście wszyscy koledzy i koleżanki byli zadowoleni. Na razie do... I życzę mi udanej zabawy i do miłego zobaczenia. Może jeszcze raz ja? Uniform Romeo 061. Proszę do was. Mam zaszczyt państwu przedstawić koleżankę, która jest córką naszego starego, no, najlepszego sylwistyku w okolicach. Może się najpierw przedstawić jego córeczka, a za moment wejdzie kolega. Proszę bardzo, kapral Szabotuły, proszę do was. Oddaję mikrofon najpierw dla tatusia i za moment dla jego córki, proszę. Witam wszystkich serdecznie z tej strony 6103 kapral Szabotuły lub z DX-ów Uniform Romeo 061 i moja córka Uniform Romeo 061. Proszę. 61 Szamotowo, dziękuję. No jest jeszcze jedna córka moja też, Anita, ale ona na razie nie DX-uje i jakoś przekonania do radia nie ma, ale może parę słów dla wszystkich tutaj powiem. Proszę, Anitka. Witam wszystkich, niestety na radiu nie siedzę obecnie, ponieważ studiuję i jestem bardzo rzadko w domu, także nie słychać mnie w ogóle. Pozdrowienia dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję również. Witamy serdecznie. No, dokończę może naszą prezentację, tak co niektórych opuściłem. Jest tu między nami koleżanka Dorota 87 Tuchorza. Witamy serdecznie. Witamy również bardzo serdecznie Alinę Golewicę z małżonkiem Warpiem 814. Witamy serdecznie Posejdona Pniewy. I zacząłem prezentację od najmłodszego, a chciałbym specjalnie tutaj uhonorować i poprosić chyba najstarszego, kolego Janku, Janek Filinko. Dziękuję za mikrofon. Dobry wieczór, witam szanowne koleżeństwo, witam wszystkie koleżanki i kolegów. Dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie, jest wspaniała zabawa.
i bardzo fajnie tutaj czas mija. No, radio mam już przeszło 3 lata, także się nagadałem co nie miara. I tak jak wszyscy wiemy, robi się ten bałagan na tej podstawowej 40 i trzeba uciekać na jakieś boczne bandy. Także życzę miłej zabawy i dziękuję bardzo i do usłyszenia i na razie radiowe 7-3. Dziękujemy kolego Janku. Brawa dla kolegi Janka. A jeszcze została nam tu jeszcze jedna para, to przecież też współorganizatorzy tego dzisiejszego spotkania. A mówimy, że skromni organizatorzy w zasadzie, niektórzy na początku, niektórzy na końcu, poznajmy ich. Witek i Ula Koruja. Jestem z Boruń, z tej miejscowości, ziomek. Witam wszystkich serdecznie z Zielonej Góry, których dawno nie widziałem, a teraz poznałem. Ja również witam wszystkich, ja jestem tu urodzona, prawie że wychowana. Znam wszystkie kąciki, faktycznie miejscowa jestem. Okolica naprawdę piękna. Wszystkich zapraszam latem, jak jest upalnie i słonecznie, jest bardzo ładnie u nas. Także podziwiajcie te okolice, a jesteśmy na krańcu województwa zielonogórskiego i poznańskiego. W tej chwili jesteśmy w Zielonogórskim, a jeżeli ktoś sobie zapragnie kąpieli o 12 w nocy, będzie się kąpał w Poznańskim. To również dzięki Julianowi, który naprawdę postarał się, zorganizował się to wszystko jakoś i cieszy się nie to, że się my tu wszyscy się spotkali. Także życzę wam przyjemnej, zabawnej do białego rana i jeszcze jutro pobawmy się troszeczkę. Dziękuję. Opty, czym takie mocno, takie te mamy kogoś kogo. Dziękuję bardzo. No, dziękujemy. No. Koledzy i koleżanki, są to główni sponsorzy, jak tu mi podpowiada Joker tego indyczego mięska, które tak nam tu fajnie smakowało. Także brawa, brawa dla nich też. I Dorota 87 też, no i wydało się. Brawa. Fajnie. Jeszcze przedstawię wam stację jedną, w zasadzie zapomniałbym, która od niedawna jest w Nowym Tomyszu, ale jest słyszalna. Kolega Szafir, Nowy Tomysz. Dziękuję już wszystkim. Kogo nie przedstawiłem, z góry przepraszam, trudno wszystkich znać, może przegapiłem. W każdym bądź razie serdecznie zapraszam do zabawy. Dziękuję. Ja się stary widzi. Serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam. Człowiek, ale żyje.
Życzę przede wszystkim przyjemnej zabawy i wyjeżdżamy, dziękujemy, bo nam bardzo, bardzo przyjemnie z tej strony Kapral Szamotu 63 na Bogach Uniform Romeo 062. Na razie, szanowni państwo, dziękuję. Ciao, ciao. Ja dołączam się do taty i chciałam życzyć jutro pobudki bez bólu głowy. Ciao, ciao. Kochani, wszyscy tutaj, co zebrani jesteśmy, żegnamy bardzo sympatycznie olbrzymimi brawami kaprana Ryszarda Szamotuły. Olbrzymie brawa, olbrzymie, jeszcze. Dziękuję. No dziękuję bardzo, po raz drugi takie brawa otrzymuję. Pierwsze to było wyjście za potrzebą, ale też nie widzą brawa. Co prawda z chęcią bym wygrał, się nie udało. No ale już muszę odjechać, obowiązki zawodowe czasami wzywają, bo może być tak, jak było dzisiaj rano. Pojechałem na swój zakład i pytam się: Jasiu, dałeś koniowi siana? Dałem. Mogłeś nie dawać, mówię do niego, dzisiaj niedziela. No też nie dałem, dlatego muszę tam być. No ja tak samo muszę pożegnać przede wszystkim i tym wygranym i nie wygranym. No ja to prawda też nie wygrałem, ale życzę miłej zabawy wszystkim. Także na razie 7388 dla wszystkich. Bajacie. Ja może jeszcze na pożegnanie, bo nie mam mojej małżonki, może taki kawał opowiem, który usłyszałem, co prawda, na radiu. Przychodzi żona do domu, mąż czyta gazetę i żona mówi do męża: skoczy,
Mąż dalej czyta gazetę, tak na nią spojrzał. Mówi, zjedz cytrynę. A nic, taka zatworzona, powtarza po raz drugi. Zgwałcili mnie w prawie. A mąż do niej mówi, zjedz cytrynę. A nie rozumiejąc nic, po raz drugi, trzeci powtarza, słuchaj mężu, zgwałcili mnie w prawie. A on po raz trzeci do niej mówi, zjedz cytrynę. Więc ona się pyta, a to pomoże? Pomoże, przynajmniej będziesz miała kwaśną minę. Ciao, bye. Rózy na Betowej 46-59. Kochani! To trzeba być modulacji, nie? No. Kochani, ja wam powiem tylko, pierwszy etap pijaństwa to jest wszyscy mówią głośno, bo już żeśmy przeżyli. Drugi etap pijaństwa to widzę, wszyscy mówią małymi grupkami. A trzeci etap pijaństwa to każdy będzie mówił do siebie. Roman, Anna, Jan, Kuba, 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 Kuba.